Hejo, witajcie w 16 vlogmasie. Cieszę się, miał to być inny vlog. Nie wiem, czy widać, czy słychać to po moim głosie, ale dopadło mnie przeziębienie. Jestem tak zły, bo wczoraj chciałem nagrać jeszcze na Hama jakiś filmik, ale nie udało mi się tego nagrać, więc nagrywam wam jakby 16 prawdziwy. Trochę już jest za 10 dni, jest za 10 dni, jest 18. Powiem wam szczerze, wstałem za 10:18. To jest po pierwsze, wstałem chyba przed 14, się trochę przebudziłem. Mówię, dobra, wstaję na chwilę. Poszedłem się, wiecie, załatwić w ogóle TP i TD. I mówię, dobra, to co ja będę robić? Idę dalej spać. Ja wstaję za 10:18. Mówię, dobra, to śpię, wejdę jeszcze na kompa. Powiem wam, nie lubię. Ja, no nie chciałem jakby, chcę wam nagrać rzeczywistyczny dzień, który wygląda. Czuję się fatalnie, nie jadłem obiadu, nic nie jadłem, nawet śniadania, więc muszę iść zjeść obiad chociaż. Sobie bardziej obiadu, kolację i... Wiecie, jestem tak zły na siebie, chciałem, mówię wam, no nie wiem czy ten vlog mi się uda, czy mi ten vlog się uda jakby fajnie go nagrać i w ogóle, bo to będzie vlog słaby. Przy okazji otworzyłem sobie dzisiaj jeszcze okienko. O, to jest akurat. A w dzisiejszym okienku numer 16. Jezus, ale zabrał się, ale na tym, co ja mówię. Mamy serum do twarzy z marki PA. Taki ma. Niedoskonałości, na niedoskonałości w nocy, więc ja będę testować to dzisiaj, więc zostawię. W sumie jeden vlog będę łączyć, więc może to otworzymy sobie. Nie, otworzymy sobie jutro to okienko. 16:17. No to otworzymy sobie jutro to okienko, 17. Raczej dam jeszcze wam znać na Instagramie, że jednak będę łączyć tego vlogmasa, żebyście się nie martwili, więc... No, więc widzimy się już w sobotę w sumie. O, no, bo dzisiaj jest piątek, widzicie, każdy jest chory, każdy, nawet sobie. Witajcie w 17 vlogmasie i otworzymy sobie kalendarz adwentowy. Jest godzina po 15:00. Więc zaczynamy otworzenie tego kalendarza adwentowego. O, tutaj jest 17. A w 17 mamy... O! Olaplex. Do włosów z taką odzywką Olaplex. To, no to trzeba iść przetestować. Najpierw zobaczę, jak pachnie. Powiem wam, już dzisiaj czuję się tak, mogę określić lepiej. Jeszcze nie mogę patrzeć na te swoje włosy, więc trzeba ubrać kaptur. Ej, ja nie wierzę, Beskito, ja nie wierzę, że zostało nam... No ładnie pachnie, no ładnie. Nie wierzę, co nam został tydzień po prostu vlogmasu i musiałem się rozchorować. Ale już dzisiaj jest taka lepsza poprawa, więc może nagram na niedzielę dla was filmik albo we wtorek, więc zobaczmy, na który dzień przesunę to. Więc to tyle. Dobra, ja jeszcze... To było dzisiaj 17, Olaplex i tyle. Uuu.
kim bym ogólnie już umyłem włosy tą odzyską i o, to myślę oni polecam to tym. I powiem wam, że jest bardzo fajne. Nawet powiem wam, dobre są opinie, więc mogę wam polecić z całego serca. I tak, byłem w galerii, o parę rzeczy tam kupiłem grę komole, bo chciałbym sobie zrobić takie jajko z chlebem, wiecie, i na to grę komole i żeby to było dobre, więc tak, biorę za oglądanie vlogmasów, bo oczywiście każdego twórcę, którego lubicie oglądać, czyli ja oglądam Mele Modele Angels, to są tacy te topowi, których lubię po prostu oglądać, więc teraz oglądam Meli vloga, później Mundmunda sobie obejrzę i Stysa to się wypuści, więc się biorę za oglądanie. Miejmy nadzieję, że Jezu, niech się tego już czuję, nie, choroba ze mną nie wygra, Beskidu, ona ze mną nie wygra, chcę dążyć do tego vlogmasa. Jeszcze mam inny pomysł, ale zobacz, jak będziemy bardziej bliżej przy końcu, to wam dam znać u mnie na Instagram. Jeszcze mam pomysł, żeby nagrać inny filmik w razie był na zapas, bo tego nie zrobiłem, a chciałbym bardzo. I to tyle. Otworzyliśmy 17. Więc no. Więc jeszcze bym chciał jeszcze podmontować tego vloga i na tym myślę, skupię się i zrobię sobie tą kolację i no. Więc to tyle. Więc widzimy się już w dzisiejszym dniu. Ale może pokażę wam trochę backstage'u, jak nagrywam taki tutorial makijażowy czy coś. Mam jeszcze w planach nagrać inny filmik, ale to... No, ja już wróciłem. Byłem ogólnie już umyłem włosy tą odzyską i o, to myślę oni polecam to tym. I powiem wam, że jest bardzo fajne. Nawet powiem wam, dobre są opinie, więc mogę wam polecić z całego serca. I tak, byłem w galerii, o parę rzeczy tam kupiłem grę komole, bo chciałbym sobie zrobić takie jajko z chlebem, wiecie, i na to grę komole i żeby to było dobre, więc tak, biorę się za oglądanie vlogmasów, bo oczywiście każdego twórcę, którego lubicie oglądać, czyli ja oglądam Mele Modele Angels, to są tacy te topowi, których lubię po prostu oglądać, więc teraz oglądam Meli vloga, później Mundmunda sobie obejrzę i Stysa to się wypuści, więc się biorę za oglądanie. Miejmy nadzieję, że Jezu, niech się tego już czuję, nie, choroba ze mną nie wygra, Beskidu, ona ze mną nie wygra, chcę dążyć do tego vlogmasa. Jeszcze mam inny pomysł, ale zobacz, jak będziemy bardziej bliżej przy końcu, to wam dam znać u mnie na Instagram. Jeszcze mam pomysł, żeby nagrać inny filmik w razie był na zapas, bo tego nie zrobiłem, a chciałbym bardzo. I to tyle. Otworzyliśmy 17 okienko. Więc no. Więc jeszcze bym chciał jeszcze podmontować tego vloga i na tym myślę, skupię się i zrobię sobie tą kolację i no. Więc to tyle. Więc widzimy się już w dzisiejszym dniu. Ale może pokażę wam trochę backstage'u, jak nagrywam taki tutorial makijażowy czy coś. Mam jeszcze w planach nagrać inny filmik, ale to na zapas, więc nie chcę wam jakby dużo zwracać na tym vlogmas. No dobra, to potem. Ja właśnie skończyłem nagrywać kolejny filmik dla was i idę po jajka, bo okazało się, że nie ma, więc trzeba iść po jajka, bo chciałbym sobie zrobić i pokażę wam, nie wiem po co, ale pokażę wam. Stwierdziłem, że trzeba nowe buty ubrać, to są z fila, takie. Sorry za ten odcinek na podłodzie, ale więc szybko się ubiorę, pójdę do tego sklepu, myślę, że jednak jest. Nagrałem dla was szybko ten filmik. Powiem wam, że tak jak ja to jeszcze jak ja to zmontuję i w ogóle, to będzie taki nice. Chciałbym wam pokazać, ale
tak mi się podoba ten kadr, że chyba zacznę tak nagrywać częściej te filmy. No mega to ładnie wygląda. No Jezu, chciałbym wam pokazać, ale... No mega tak fajnie, fajnie, fajnie. Fajnie to mi wyszło, powiem. Dobra, dobra, bo się tutaj zbyt mocno ekscytuję, więc... widzicie, że teraz mam 7 minut, tak... taki delikatny montaż ze 7 minut. Więc ten, który oglądacie teraz vlog, to jest bardziej taki gadany, więc w następnych vlogach się postaram, vlogmasach, więc więcej będzie rzeczy już takich, myślę, faktycznie świątecznych, jakich się da. Sylwestrowych, dobra. Więc nie dograłem wam i zjadłem ten guacamole z tym jakim, było mega dobre, sorry, że nie udało mi się. No niestety wyleciało mi to z głowy, więc dziękuję wam za oglądanie, zostawiacie łapę sobie. Widzimy się już w następnym vlogmasie, mam nadzieję, że miło ze mną czas spędziliście, komentujcie oczywiście ukrytą emotką i w ogóle. I to tyle, bajo, widzimy się już w kolejnym vlogmasie. Buzki.